środę 22 maja Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego i Dom Narodowy zorganizowali spotkanie pod tytułem O cieszyńskiej tradycji duchowej w pigułce, które promowało nową publikację profesora Daniela Kadłubca. Mały leksykon kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego zawiera podstawowe wiadomości o historii ziemi cieszyńskiej, o jej zróżnicowaniu kulturowym, a zatem gwarowym, tanecznym, pieśniowym, muzycznym i opowiadaniowym. Znajdziemy w nim podstawowe informacje o strojach cieszyńskich, o folklorystyce cieszyńskiej, również o obrzędowości dorocznej po jednej i drugiej stronie Olzy. Tekst uzupełniają liczne fotografie, mapy, a także indeksy. Spotkanie uświetniła muzyka kapeli estrady regionalnej Równica. Tak, dzisiaj w Domu Narodowym niepowtarzalne wydarzenie, bo w ramach właśnie działalności Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego mamy spotkanie z profesorem Danielem Kadłubcem, które zatytułowane jest O cieszyńskiej tradycji ludowej w pigułce. Jest to promocja publikacji, którą niedawno profesor Kadłubiec wydał i właśnie dziś będziemy mogli posłuchać, co znajduje się w tej publikacji. Jest to mały leksykon kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego, więc myślę, że będzie to bardzo fajny i pożytecznie spędzony czas w towarzystwie profesora Kadłubca oraz kapeli estrady regionalnej Równica. Więc dzisiaj tak spędzimy czas. A gdzie te publikacje można nabyć? Czy one są dostępne? Publikacje dostępne są tutaj, myślę, na terenie Śląska Cieszyńskiego, w niektórych punktach, więc myślę, że osoby zainteresowane będą mogły sobie ją kupić i mieć w swojej kolekcji, bo profesor, jak wiemy, wydał już ich bardzo dużo i są to taką skarbnicą wiedzy tutaj dla całego Śląska Cieszyńskiego.